Dlaczego tak jest, że kiedy zapyta się fizjoterapeutów, czy warto zostać fizjoterapeutą, to część mówi, że to jest najlepszy wybór, jakiego można dokonać, a część mówi, że raczej nie i lepiej było zostać lekarzem. Jak trafiłem na swoje pierwsze praktyki fizjoterapii, zresztą kolejne wyglądają często tak samo przez wszystkie 5 lat studiów, to okazuje się, że robiłem ćwiczenia bierne, zabiegi z fizykoterapii, podwieżki i no, terapia tak nie wygląda. Na początku to nawet się jarałem tymi praktykami. Po prostu czułem się jak Dr. House, jak mogłem sobie zrobić jakąś jonoforezę. I jeszcze jak czytałem opisy tego, że laser to po prostu jest działanie na poziomie komórkowym. No ale zdałem sobie później sprawę z tego, że no, nawet jak pijesz rosół, to też działa to na poziomie komórkowym, nie? Więc minęło trochę czasu, no i wiadomo jak to zaczęło wyglądać. Laser, pole, kryo. Laser, pole, kryo. Stwierdziłem, że nie po to przez te wszystkie lata tyle się uczyłem, żeby teraz robić ćwiczenia bierne. Jedną z lepszych rzeczy, jaka spotkała mnie podczas tych wszystkich lat studiowania, był rok przerwy pomiędzy licencjatem a magisterką. Był to taki rok, w którym chciałem stwierdzić i zobaczyć, jak wygląda rynek terapeutyczny w Warszawie, znaleźć swoją pierwszą pracę. To był też czas, kiedy powstał projekt Masaż. Właściwie to ja też miałem rok przerwy i właśnie wtedy poznałem się z Patrykiem. Kiedy zaczęliśmy tworzyć wspólnie jakieś materiały, to szczerze mówiąc nie mieliśmy nikogo takiego, na kim moglibyśmy się wzorować. Nie było osoby, która mogłaby nam podpowiedzieć w ogóle, w którą stronę pójść, także sporo nas to kosztowało takiej żmudnej, systematycznej pracy, żeby znaleźć się w tym miejscu, gdzie jesteśmy. No ale teraz na szczęście jest takie miejsce, w którym można się takich rzeczy po prostu dowiedzieć. Niewielka decyzja związana z tym, że stworzyliśmy kanał na YouTubie i na social media spowodowała, że po prostu wjechaliśmy w świat terapii, poznaliśmy masę osób, które do tej pory mnie inspirują. Jest to mała rzecz, która ma no, gigantyczne skutki w mojej przyszłości, zresztą nie tylko w mojej, bo z projektem jest związana no, już dość pokaźna liczba osób. To, co chcę przekazać, co jest mega istotne, co niestety nie rozumie dalej dużo osób, to jest to, żeby dawać coś od siebie, dawać aktualnie najlepszą rzecz, jaką mamy, wrzucać ją bezpłatnie, żeby ludzie mogli z tego korzystać, dlatego, że to na pewno zaprocentuje. No i po tej przerwie wróciłem na studia magisterskie. Po pierwsze, chciałem zakończyć to swoją ścieżkę edukacyjną. Po drugie, w przerwie moi rodzice, mojej mamie w ogóle bardzo cisnęła, że na pewno nie skończę tutaj studiów, skończę z licencjatem, ale ja wiedziałem, że chcę iść właśnie w fizjoterapię i ta magisterka może mi się przydać, więc zrobiłem ją, ale wróciłem na nią z kompletnie innym nastawieniem. Wiedziałem, że tam są podstawy, które przydadzą mi się do pracy fizjoterapeuty, ale nie nauczą mnie pracy z pacjentem jeden na jeden. Praca z pacjentem jeden na jeden to jest taka kwintesencja fizjoterapii, dlatego że mamy odpowiednio dużo czasu, żeby móc pacjenta dobrze zbadać, żeby znaleźć źródło jego problemu, jego dolegliwości, żeby móc przeprowadzić konkretną terapię i dać siebie 100% zaangażowania. Będąc terapeutą masz dwie opcje. Już na samych studiach możesz być całkowicie bierny. Możesz grzecznie się uczyć, słuchać tych wszystkich rzeczy, które są dawno aktualne, zostać mistrzem w PowerPoincie, nie robić żadnych szkoleń, czekać dokładnie na swoje kolej, bo przecież na wszystko przyjdzie czas, teraz jest wiedza akademicka, ale prawdopodobnie w tym momencie stwierdzisz, że nie jesteś w tym miejscu, w którym byś chciał, wylądujesz w szpitalu i twoja praca będzie wyglądała tak samo, jak wyglądały moje praktyki, będąc osobą sfrustrowaną na niskie zarobki, na małą satysfakcję w pracy, na to, że nikt się z tobą specjalnie nie liczy, że jesteś takim piątym kołem u wozu, często w szpitalu albo w klinice. Bądź opcja numer dwa, możesz wziąć sprawy w swoje ręce. I to jest twoja decyzja, którą opcję wybierzesz. Ja sobie tego nie wymyślam. Ja mam takie szczęście, że ja nawet nie wylądowałem w NFZ-cie. To jest tak, że cały czas mamy dostęp do masy fizjoterapeutów, tak? Którzy są sfrustrowani, którzy czują się niepotrzebni, którzy robią beznadziejne skierowania, nabijają punkty dla NFZ-u, więc to nie jest tak, że rzeczy, które aktualnie wymieniłem, może kogoś to urazi, natomiast no tak wygląda aktualnie często praca w wielu klinikach. Może są fajne miejsca, tak? W szpitalu, gdzie można mieć super pracę, bardzo fajne współpracę z lekarzami, będąc docenionym, ale no nie oszukujmy się, dobrze wiem jak to wygląda, każdy z nas zna
przynajmniej pewnie kilkudziesięciu fizjoterapeutów, jeżeli jesteśmy z branży, którzy no niestety nic dobrego na swoją pracę nie powiedzą. Oczywiście możesz zbudować swoją wymarzoną praktykę, aczkolwiek do tego warto by na początku mieć jakąś jej wizję, obrać konkretny kierunek i systematycznie, codziennie, małymi krokami działać, żeby to osiągnąć. Nie oszukujmy się, to jest sporo pracy, ale gra jest warta świeczki. Ta praca może wyglądać w ogóle inaczej. Może pracować w miejscu, które realnie pomaga pacjentom, gdzie pracujesz jeden na jeden, gdzie jesteś doceniony, gdzie rzeczywiście pacjenci są zadowoleni mega z twojej pracy, gdzie masz czas na to, tak? Bo terapia wygląda tak, jak chcesz, gdzie masz elastyczny grafik, masz całkiem fajne zarobki, bo to akurat zależy głównie od ciebie, czy robisz dobrą robotę. Owocowe czwartki. A tak na poważnie, ta praca jest naprawdę niesamowita i daje duże możliwości. Nie chcemy, by ktokolwiek miał wątpliwości, że fizjoterapia jest zajebista.